Znaczy cały czas mam wrażenie, że Polakom wszystko można wcisnąć reklamą, tylko jeżeli jest skutecznie pomyślana, aczkolwiek jest jej dużo więcej, w związku z tym to jest jedyny problem, ale cały czas klienci podchodzą do tego, że wystarczy pokazać swój produkt i już widzą, że w miarę coś im się sprzedaje. Ale to prawda, że na początku było dokładnie tak, że jak ludzie widzieli coś w telewizji albo pojawiało się na mieście, no to wiadomo było, że to kupują, no. Oczywiście, że można jakoś powtarzać chyba wszystkim znany Prusakolep albo różne inne takie przykłady. Nawet jeżeli były jakieś takie samoróbki, to ich było na tyle niedużo, że mam wrażenie, że one żyją nowym życiem, dopiero wyciągnięte z lamusa. I wtedy wszyscy, tak. Ale myślę sobie, że na co dzień to nie było coś, co gdzieś ta chałupniczość jakoś gdzieś zalewała. Mariola ma oczy piwne, Mariola o kocim spojrzeniu, a w oczach błyski przedziwne, jak słońce przeczące w jęczmieniu. Najbardziej w głowę mi zapadła dawno, dawno temu reklama o kocimia. Mariola ma oczy piwne. I to była rzecz taka, którą miałem do siebie pretensje, że sobie tą nucę nawet po latach gdzieś tam. Zupełnie w takich durnych sytuacjach. I sobie myślałem, że to jest coś, co mi weszło gdzieś głęboko, gdzieś tam już w język. No trochę tak jak kawałki z listy przebojów trochę. Jeżeli chodzi o same reklamy, no to trudno mi mówić, czy na pewno też jakimś wydarzeniem takim, które troszeczkę zmieniło branżę, było wejście Frugo. To było też takie dosyć mocne uderzenie pokazujące, że jakimś śmiesznym, prostym napojem można dosyć dużo wrzucić młodziakom w styl życia. W ogóle sam fakt tego, że jedyne ograniczenia w tym, co mogłem mówić, to były ograniczenia własnego własnego sumienia i też z drugiej strony oczekiwań klienta i koniec. Nigdy nie miałem takiego poczucia, że na przykład można, nie można. A z drugiej strony, jeżeli były jakieś ograniczenia, to ja zdecydowanie się z nimi zgadzałem. To znaczy, jeżeli chodzi o reklamowanie używek albo tytoniu, czy mówimy o innych rzeczach, no to myślę sobie, że tego typu ograniczenia są czymś dobrym, ale nie miałem właśnie sobie w ogóle sam fakt tego, że mogłem wrzucać na miasto różne rzeczy, które potem sobie widziałem, a ja to zrobiłem i sobie to tam gdzieś tam funkcjonuje. No to kojarzył mi się raczej właśnie z wolnością. Ale tak naprawdę największym wydarzeniem w naszej branży, myślę sobie, że był zamach na World Trade Center. Bo to dla mnie to był moment, w którym cała masa rzeczy się skończyła. Skończył się rozmach, skończyły się budżety, skończyło się myślenie takie gdzieś tam wolne o różnych sytuacjach jakby produkcyjnych. I mam wrażenie, że od tamtego czasu powstały takie rzeczy, które miały tak mocny wpływ na ludzi jak przedtem. To było coś niesamowitego, że po prostu w ciągu chwili gdzieś zmieniło się coś ludziom w głowach. To przez długie lata miałem wrażenie, że to się próbuje odbudowywać, ale nie mam wrażenia, że gdzieś u nas jeszcze gdzieś jakby, że my potrafimy w tej chwili tak spontanicznie funkcjonować, jak kiedyś to się działo. Bo to było momentami, aż miałem wrażenie wariactwo. No. Wolność potrzebuje pewnych narzędzi reklamowych, ale czy reklamy jako takiej, to nie sądzę. Jeżeli pytasz, czy wolność potrzebuje tego, żeby o niej przypominać i mówić sobie o tym, że to jest wartość, to zdecydowanie tak.
ale czy potrzebuje reklamy jako takiej, typu płatnych czasów w telewizji, czy też plakatów na słupach, to nie jestem pewien. Ale myślę sobie, że na pewno potrzebuje tego, żeby o niej gadać i gadać właśnie, no na pewno nie w blokach reklamowych, no bo wtedy robi się jakimś takim dziwnym towarem. No.